Witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Xayan, witam was już w nowym roku. Sorry, że tak późno, ale no dobra, powiedzmy, że miałem urlop lub coś w tym stylu. Ale dobra, nieważne, ważne jest to, co będziemy dzisiaj robić. A dzisiaj będziemy przechodzić Pokémon Fire Red tylko Pokémonami o typie, który zostanie wylosowany na kole fortuny. Taki sobie pomysł wymyśliłem. Będzie to w stylu mojego wcześniejszego filmiku, w którym przechodziłem Pokémon Fire Red tylko jednym losowym Pokémonem, ale mam wrażenie, że na o wiele wyższym poziomie. Bardzo się nad tym filmem starałem. Chyba nigdy tak długo nie nagrywałem jakiegoś filmu na YouTube'a. Mam nadzieję, że to docenicie. A jeśli to doceniacie, to miło by mi było, gdybyście zostawili łapkę w górę i subskrypcję. A my już na razie bez zbędnego przedłużania, zaczynajmy! Pora zakręcić naszym kołem fortuny. Wylosował się typ wodny, więc chyba spoko, nie wiem. Zobaczymy, zapraszam was do gry. Zacząłem oczywiście od nazwania naszej postaci. Standardowo nazwałem się Xayan, a na naszego rywala nie miałem zbytnio pomysłu, dlatego nazwałem go Blue. Tak jak zawsze na początku gry zabrałem potionka z peceta i wyruszyłem w podróż. Stanąłem przed wyborem startera, którym, jak pewnie się domyślacie, został Squirtle. Następnie zawalczyłem z Blue i nie było to zbytnio dla mnie problemem, dość łatwo jego Bulbasaur padł. Dzięki czemu zdobyłem 6 level. Odebrałem kolejnego darmowego potionka, umarłem od PJ'a, no i odebrałem paczkę z marketu i dostarczyłem ją do Ołka, dzięki czemu zdobyłem Pokebole i Pokédex. Następnie postanowiłem podekspić Squirtla na poziom 10, aby zawalczyć z naszym rywalem, którą wygrałem pomimo tego, że Squirtle spudłował tym Tacklem, nie wiem, z 50 razy. Później nauczyłem się łapać Pokémony i przeszedłem przez Viridian Forest. No i dotarłem do Powder City, aby zmierzyć się z pierwszym liderem, a tym liderem oczywiście jest Brock. Brock nie jest dla mnie żadnym problemem przez mój typ wodny. Bez problemu go pokonałem, a po walce mój Squirtle ewoluował w Wartotla. Sorry, jeśli źle wymawiam. Wreszcie odebrałem buty do biegania, pokonałem kilku trenerów i zakupiłem Magikarpia za 500 jenów, czy tam pokedolarów, jak tam chcecie sobie to nazywać. W każdym razie mam łeb do interesów. Przeszedłem przez Empty Moon, a jako swoją skamielinę wybrałem Helix Fossil. Następnie nauczyłem Wartotla ataku Mega Punch, który bardzo mi się przyda przy walce z Misty. Dotarłem do Cerulean City i stoczyłem kolejną walkę z moim rywalem. Podczas tej walki Magikarp samodzielnie pokonał Abre. Tak, wiem, to dość spory wyczyn. Ogólnie walka poszła dość gładko. Potem przemieniłem Billa z powrotem w człowieka i dostałem za to bilety na statek. W następnej kolejności zawalczyłem z Misty. Oczywiście Misty już nie była tak prosta jak Brock, ale jeszcze przez to, że jesteśmy również typem wodnym, było to dość proste. Pomógł mi tutaj Bite, który był też super efektywny. Następnie pokonałem członka zespołu R i po tej walce mój Magikarp ewoluował w Gyaradosa. Dostałem się do Vermilion City, odebrałem kupon na rower i zacząłem ekspić Pokémony. A i nie wspomniałem, jeszcze nauczyłem Wartotla ataku Dig, aby łatwiej było mi pokonać Serge'a. Następnie udałem się na SSN, gdzie oczywiście czekała mnie walka z Blue, ale tak jak większość tutaj walk oprócz tego PJ'a na początku, udało nam się wygrać, bez żadnych większych problemów oczywiście. Po walce poklepałem trochę kapitana po plecach i dostałem za to kat. No i zacząłem podziwiać, jak powoli odpływa SSN. Potrzebowałem złapać Miała, ponieważ żaden z moich Pokémonów nie mógł się nauczyć kata, no i było mi to niezbędne do przejścia gry. Następnie oczywiście czekała mnie walka z porucznikiem Serge'em. Tej walki obawiałem się chyba najbardziej. Mój Wartotl spudłował i na 6 HP udało się pokonać Raichu. I już wiedziałem, że to się musi udać. Przeszedłem Rock Tunnel na ślepo i dotarłem do Lavender Town. Tam oczywiście czekał na mnie Blue i udało mi się go pokonać samym Gyaradosem. Sorry, ale zapomniałem wam pokazać, że mój Wartotl ewoluował w Blastoise'a. Ale macie to tu teraz. Dobiegłem do Celadon City, odebrałem Eevee, którego od razu ewoluowałem w Vaporeona. No i stoczyłem kolejną walkę z liderem, tym razem z Ericką. Tu się przyznam, pokonałem ją dopiero za drugim razem, więc już stanowiła dla mnie jakiś większy problem. Znalazłem kryjówkę zespołu R, w której oczywiście zawalczyłem po raz pierwszy z Giovannim. Oczywiście go pokonałem i dostałem od niego okularki, dzięki którym od razu udałem się do Lavender Town. W Lavender Town oczywiście uratowałem miłego starszego pana i dostałem od niego Pokeflet. No i rozpocząłem moją dalszą podróż. Dostałem wędkę, ale zobaczyłem, że mogę nią złowić tylko Horsey
więc w sumie stwierdziłem, że jednak jej nie chcę. No i dotarłem do Fuchsia City. Tam zdobyłem trochę lepszą wędkę, już z niej skorzystałem i złapałem Poliwaga. Następnie kupiłem bilet na Safari Zone, znalazłem złote zęby na ziemi, no i odebrałem surfa. No i to był czas, aby zmierzyć się z Kogą. Nie wiem, czy tak to powinienem odmieniać. W każdym razie był dla mnie prostszy niż Erika, ale to raczej wiadomo. Po walce oddałem zęby właścicielowi i postanowiłem złapać Psyduck'a. Szczerze, rzadko kiedy nim grałem, chyba nawet nigdy nim nie grałem w Fire Redach. Następnie mój Poliwag ewoluował w Poliwhirla, więc nie zwlekałem i od razu ewoluowałem go w Polirafa. Dostałem herbatkę od miłej babci i poczęstowałem nią pobliskiego policjanta i dzięki temu dotarłem do Saffron City. Stoczyłem tam oczywiście najpierw walkę w dojo. Udało mi się ją wygrać, fajnie sobie tam podekspiłem, ale oczywiście staramy się używać tylko wodnych Pokemonów, dlatego nie zebrałem ani Hitmonchana, ani Hitmonlee. Następnie udałem się do Silph-Sio, gdzie mój Psyduck ewoluował w Golduck'a. Stoczyłem następnie też walkę z rywalem, ale na razie z tym jeszcze nie miałem problemów. Odebrałem Laprasa i dzięki temu już miałem zapełniony cały skład. No i oczywiście po raz drugi musiałem zawalczyć z Giovannim, z którym też oczywiście wygrałem, akurat na niego jesteśmy dość efektywni. Następnie za uratowanie prezydenta dostałem Master Balla, ale raczej go na nic nie wykorzystam. Udałem się do następnej sali, gdzie czekała na mnie Sabrina. Oczywiście nie było z nią zbytnich problemów, ponieważ znamy Bite, więc jesteśmy na nią super efektywni. Po pokonaniu Sabriny dopłynąłem na Cinnabar Island. Zobaczyłem tam, że sala jest zamknięta, więc udałem się do Pokémon Mansion, gdzie udało mi się znaleźć klucz. No i już mogłem sobie na spokojnie wejść do tej sali. Ciekawe jak to działa, ile oni tam siedzieli zanim ja tam przypłynąłem i otworzyłem tą salę. Oczywiście czekał tam na nas Blaine, który mnie zaskoczył, ponieważ wyeliminował mi Laprasa. Znaczy wiem, że on jest też lodowy, więc miał prościej, ale dalej wyeliminował mi Pokémona. Ognisty trener. Następnie zemściłem się na PJ-u z początku odcinka, no i udałem się do ostatniej sali. Sali, gdzie po raz trzeci musiałem zmierzyć się z Giovannim. Że mu się to nie nudzi. Pomimo, że jego pokemony miały pokaźny level, to i tak udało mi się je łatwo pokonać. No bo w sumie są ziemne, więc co się tam dziwić. Następnie w tym samym miejscu, gdzie na początku gry czekał na mnie Blue, jeszcze zanim został czempionem. Blue jak Blue, nie było problemu. Problem może być dopiero w elitarnej czwórce. Gdzie żeby się dostać, to musiałem przejść przez Victory Road, co oczywiście zrobiłem, no i dostałem się do elitarnej czwórki. No i pierwszą osobą, z którą się zmierzyliśmy, była Lorelei. Lorelei, tak samo jak cała reszta, sprawiła mi ogromny problem. Szczerze musiałem przechodzić tą ligę kilka razy, ale nie chciałem wam już tego pokazywać. Na jej lodowe pokemony oczywiście mieliśmy kontrę w postaci Poliwhirla, ale to nie wystarczyło jednak. Moje pokemony nie były na aż tak dużym poziomie. Może przynajmniej teraz nie będziecie mi pisać, że overleveluję pokemony. W każdym razie nie musicie wiedzieć, ile ją pokonywałem, ale pokonałem. W każdym razie się udało. A tak wyglądał mój skład po walce. Następny był Bruno. I tak jak się spodziewałem, był najprostszy. W swoim składzie posiada dwa Onixy, które nie były w ogóle problemem. Myślę, że Hitmonlee i Hitmonchan sprawiały tutaj największe problemy. Jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że Bruno jest jednym z moich ulubionych trenerów. Ale nie ulubionym, lecz o tym zaraz. Oczywiście zaraz po Bruno musiałem się zmierzyć z Agatą. Agata mnie bardzo denerwowała jednym. Usypiała mnie co każdą rundę. To było w pewnym momencie aż tak denerwujące, że rzuciłem wszystko i stwierdziłem, że zrobię to następnego dnia. Ale jednak po tych wszystkich męczarniach udało mi się ją pokonać. I to się liczy, pamiętajcie, nie poddawajcie się nigdy. Następnie wkroczyłem na korytarz, aby zawalczyć z liderem elitarnej czwórki. Znaczy, tak jakby, jednak już nie był liderem. Wiecie, znacie tą historię zresztą, po co ja wam to mówię. Lens jest moim ulubionym trenerem, członkiem elitarnej czwórki. Po prostu, bardzo go lubię. Bardzo nam tutaj pomógł nasz Vaporeon oraz Lapras, ponieważ znali lodowe ataki, które pomogły mi go pokonać. Normalnie byłoby to, myślę, że odrobinkę cięższe. No i w końcu nadszedł ten moment, jakoś po nie wiem ilu, po 4-5 godzinach gry natrafiłem na ostatnią walkę. Co się ostatnią walkę tutaj, bo normalnie mógłbym sobie jeszcze pograć. Blue, który został czempionem szybciej od nas. Nie mogliśmy na to pozwolić, pokonaliśmy jego wszystkie pokemony. I o dziwo był to jeden z prostszych trenerów do pokonania. Przyfarciło mi się tutaj, Venusaur został zamrożony, ale to pewnie widzieliście już na nagraniu. Ale już to nieważne, nieważne, że mi się przyfarciło. Ważne jest to, że podchodzi do nas Dr. Oak, opieprza swojego wnuka za to, że przegrał, a nas zaprowadza do Hall of Fame, gdzie oficjalnie zostajemy czempionem regionu Kanto.
I to by było już w końcu na tyle. Jezus, nawet nie wiecie, jak mnie ulżyło, jak ja to skończyłem nagrywać. Możecie tam zauważyć, że mój głos się zmienia w trakcie, gdzieś tam może w połowie mam inny. Jak już wspominałem, na początku nagrywałem to przez długi czas. I nie tylko nagrywałem gameplay przez kilka dni, czy tam nawet tygodni, tylko też nagrywałem głos do tego filmu przez kilka dni. Sorry, taki jestem leniwy. W każdym razie, jeśli ten filmik ci się spodobał, to jeszcze raz to powtórzę tak samo jak na początku. Zostaw tę łapkę w górę, subskrypcję, napisz jakiś komentarz, może zaproponuj, jaki będzie następny film. Ja jeszcze zaproszę was na szybko na Discorda, który jest w opisie, a na razie już dziękuję za oglądanie. Mówił Xayan, siema.